To są wybory europejskie, gdzie również wyborcy Koalicji Obywatelskiej, w ogóle ten obóz demokratyczny musi znowu zagłosować taktycznie. I taktyka wskazuje w tych wyborach, że największe szanse na mandat ma Andrzej Buła, który startuje z pozycji numer 2. Więc przedstawiłem dzisiaj takie sprawozdanie z m.in. dokonań listy PiS-u, Anna Zalewska, afera PCK, zaraz za nią pani Beata Kempa, no i smród Funduszu Sprawiedliwości. Na końcu creme de la creme, czyli Dworczyk, minister, któremu skradziono maile. W tle tych osób zawsze słychać albo coś im ukradziono, być może jest wykorzystywane, tego nie wiemy, do szantaży, albo sami ich środowiska mają coś wspólnego z kradzieżą. Dlatego dla mnie wybór jest prosty. Ja tutaj jako wiceprzewodniczący Nowoczesnej udzieliłem wraz z Organizacją Młodych Nowoczesnych poparcia Andrzejowi Bule, dlatego że jest na pozycji numer 2, jest dobrym kandydatem i ma największe szanse na mandat. Musimy na Opolszczyźnie zagłosować taktycznie, dlatego że na Dolnym Śląsku jest 3,5 miliona ludzi. Tutaj niespełna milion. Jeżeli nie postawimy wszystko na najmocniejszą kartę, nie będziemy mieli europarlamentarzy, a mi zależy, żeby Opolszczyzna była reprezentowana w Europarlamencie. Ważne, żeby pójść do tych wyborów i głosować. Jeszcze raz, Andrzej, powodzenia, pełne wsparcie. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, idę tam jako praktyk, osoba, która od ponad 10 lat zarządza funduszami europejskimi i wiecie, że negocjuję te pieniądze również dla mieszkańców województwa opolskiego. Przede wszystkim człowieka stawiając w centrum tych możliwości, tego wsparcia, poprzez naprawdę wielką troskę i myślenie o perspektywie, o przyszłości. Oczywiście odwołuję się również do mieszkańców Dolnego Śląska. Oni akurat mają pieniądze zdecydowanie większe, wynikające to z algorytmu ludnościowego, ale tak naprawdę to, żeby tam się znaleźć w Parlamencie Europejskim i podpowiadać ludziom w Brukseli, co jest dla nas ważne, jakie są nasze potrzeby, a dwa testy naszej solidarności takiej wewnętrznej podczas pandemii i tej solidarności międzynarodowej z ludźmi z Ukrainy w czasie wojny pokazało, że potrzebujemy zarządzania elastycznego, szybkiego, dynamicznego, dostosowanego do potrzeb naszych mieszkańców. Druga rzecz, ta wspólnotowa. My już jesteśmy Europejczykami, my się tak czujemy, my nieświadomie się też jako ludzie dumni zachowujemy w Europie, wszędzie gdzie tam jesteśmy, na to zasłużyliśmy, tacy po prostu jesteśmy. My jesteśmy Europejczykami. Nikt nam nigdy nie zabierał ani tożsamości, ani podmiotowości. Nikt nam nie zarzucał, że jesteśmy Ślązakami, Kresowiakami, czy przyjechaliśmy tutaj z centralnej Polski. Po prostu jesteśmy Opolanami, jesteśmy Polakami, jesteśmy Europejczykami. Do tego dążyliśmy i takie jest nasze przesłanie. Trzeci komponent, o którym mówił pan poseł Witold Zembaczyński, to jest ten komponent bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, zwrócił uwagę pan poseł w swojej pracy, wyjątkowo rzetelnej, wyjątkowo żmudnej, że tak naprawdę ekipa pisowska chciała nas rozmontować od środka. Chciała nas skłócić ze sobą, chciała nas wprowadzić w takie rozedrganie społeczne, chciała doprowadzić do tego, żebyśmy się stali, to co powiedziałem dzisiaj we Wrocławiu, nieprzyzwoicie zależni od polityków, abyśmy się obawiali, abyśmy się bali być odważni, abyśmy tracili wiarę w funkcjonowanie państwa polskiego. Tak naprawdę to wszystko, co pan poseł Witold Zembaczyński ujawnia, to jest rozmontowywanie naszego państwa od środka. Co się dzieje z takim państwem? Co się dzieje z takim narodem? Każdy, kto przychodzi z zewnątrz do takiego narodu, ma ułatwione zadanie. Ma przygotowany grunt do tego, aby nas zaatakować, aby nas jeszcze bardziej skłócić. Ścieżki wyznaczone przez działaczy pisowskich. Procedury załatwione. Czy to będzie krysza, czy to będzie mafia. Tak naprawdę ci ludzie robili wszystko, abyśmy my nie czuli się bezpieczni. Dlatego tak ważna jest nasza wspólna praca, pana posła Witolda Zembaczyńskiego, moja, czy tutaj jako marszałka, czy w Parlamencie Europejskim, żebyśmy zadbali o bezpieczeństwo każdego z nas w życiu prywatnym, zawodowym. Bo wiecie, że to się przełoży później na nasze poczucie tego bezpieczeństwa polskiego, bezpieczeństwa europejskiego. Ale jeżeli my tutaj rozedrgani celowo, bo to teraz słychać we wszystkich nagraniach, poddawaliśmy się temu, no to podwójnie poszkodowani. Nie dość, że ofiary przestępstw, no to do tego jeszcze ofiary tych, którzy chcieli pomagać tym naszym ofiarom. Szanowni Państwo, nie możemy na to pozwolić. Bardzo dziękuję za wsparcie. Zobowiązuję się że do takiej pracy, zobowiązuję się do wyjątkowej współpracy. Witek, dzięki bardzo. Powodzenia, powodzenia. Parlament Europejski!